Reklama. Kanał Termosa współpracuje z G2A, miejscem w internecie, w którym fan każdego grania może znaleźć coś dla siebie. Gry planszowe, gry komputerowe, papierowe RPG i mnóstwo akcesoriów. Zajrzyj na G2A, jeżeli masz ochotę w coś zagrać. A teraz miłej zabawy na kanale Termosa. Lato, więc nasza wspaniała barka o nazwie Podpity Szczudlarz bierze się z tego, że to jest bardzo krótki stateczek, dosyć wysoki, ma jeszcze nadbudówkę, tam się zmieści też jakaś kajuta kapitana, wysokie żagle i kiedy się buja po rzekach Reiku, to czasem wygląda jak taki sterczący, dwunogi, dziwny stwór wodny. Kapitanem jest Bogdan Mikenbuken, który ma ksywę Kłoda. Kiedyś był wysoki i dosyć tęgi, ale schudł na starość, bo ma odwrotną sytuację. Wasz kompan, znajomy, bliski przyjaciel, pracodawca. Może teraz nadszedł czas, żebyście powiedzieli kilka słów o swoich postaciach oraz rodzaju zażyłości z kapitanem Mikenbukenem. Proszę, Maciek. Z tym chrząknięciem się auto wywołanie. No cóż, ja znam kapitana stąd, że u niego po prostu pracuję. Od lat wielu. Jestem jego człowiekiem, który, tak jak opowiadałem, jest wypuszczany do miejscówki, do której ta łódź przypływa. Czy w zasadzie, jak to ją nazywałeś, to jest taka barka rzeczna, rozumiem. Taka barka rzeczna, tak. Ona ma i ładownię oraz kilka kajut dla gości. Kantynę mogą tam sobie, pasażerowie mogą sobie jeść. Tak, ja oprócz tego, że jestem członkiem załogi odpowiedzialnym za prowadzenie samej łódki, czyli tam różne manewry, sterowanie na wiatr i tam na tej rzece i tak dalej, już ją dobrze znam, bo wiele lat pływam, to również mam taką funkcję, za którą on mnie ceni, no bo takich jak ja tam to pewnie kilku by się znalazło, ale ja mam jakby dodatkowo, kręcam się te wszystkie miejscowości, gdzie trzeba zacumować, uzupełnić prowiant, sprzedać, kupić i tak dalej. Ja momentalnie zawsze idę i tam ogarniam wszystkie plotki miejscowe, jakie są. Zajmuję się też handlowaniem takim, a to drobnym, a to mniej drobnym, tego typu rzeczami, nie? Takim ogarnianiem tematu od strony akomodacji tej łódki w trakcie rejsu. No i oprócz tego już przeżyliśmy swoje z panem kapitanem i to już, wiesz, ja tak idę za nim, że tak powiem. Jestem takim wiernym pracownikiem, który marzy skrycie, żeby samemu być kapitanem własnej barki kiedyś w przyszłości. A jak wyglądasz? Słucham? Jak wyglądasz? To mi jeszcze jest potrzebne. Twój wygląd. Ja jestem zasadniczo dość przeciętny, jeśli chodzi o wygląd, natomiast widać po mnie, że mam ogorzałą twarz, bo jestem bardzo dużo na powietrzu, praktycznie cały czas. Mam jasno-brązowe włosy, niebieskie oczy, jasną cerę. Ale wiesz co, jakby tak cechą tej postaci jest to, że ona jest niewyróżniająca się zasadniczo. Okej. Okay. Mateuszu? Tak, z wyglądu nie wyróżniająca się. Oczywiście, że tak. No, poza tym właśnie słyszeliśmy pełne wyróżnienie. Mateusz. Manfred von Kugelstein to jest młody, 18-letni, no niektórzy powiedzieliby, że mężczyzna, niektórzy powiedzieliby, że jeszcze chłopiec, albo gołowąs, jak to niektórzy mawiają. Wzrostu wyższy, ale nie szczególnie wysoki, raczej dość takiej smukłej budowy, może jeszcze nawet trochę właśnie chłopięcej. Jest w nim coś jeszcze takiego
młodzieńczego i w ruchach, i w wyglądzie. Włosy jasnobrązowe, oczy szare, twarz dość przystojna, ale to te szare oczy tylko od czasu do czasu zdradzają, że ten wesoły młody człowiek uczył się, wie, jak mówić do ludzi tak, żeby słuchali albo żeby się bali. Ale na co dzień wydaje się, że z tego, że z tej umiejętności wyuczonej z domu nie korzysta. I Manfred jest drugim synem średnio zamożnej rodziny szlacheckiej, w której ojciec zajmuje się polityką w jednym z dużych miast Reichlandu i przysposabia do tego starszego brata, który będzie dziedzicem. Matka, jakby czas matki dzieli się porówno między byciem chorą a balami. W sensie matka jest hipochondryczką, która na stopie jest albo chora, albo rzuca się w wir towarzyskich obowiązków. Manfred jako drugi syn, o którym nikt nie myślał, nikt się nad tym nie zastanawiał, na próbę uciekł z domu. Ale nie na zasadzie jakiejś wielkiej demonstracji, tylko żeby sprawdzić, kiedy ktoś się w ogóle zorientuje. Więc wziął trochę pieniędzy i wsiadł na barkę do Bogdana Kłody, którego zna stąd, że to jest taki trochę zaprzyjaźniony przewoźnik rodziny, który czasem coś organizuje, dopilnowuje różnych spraw, przewozi gości. Często po prostu rodzina von Kugelsteinów się najmowała Bogdana do różnych zadań. I mi się to takie rzeczne życie zawsze mnie ciekawiło i mi się dość podobało, więc uznałem, że nie ma matki, nie ma ojca, nie ma brata, nikt nie ma pomysłu, co właściwie ja mam ze sobą w życiu robić. Więc pora ruszyć na szlak. Mateusz, a właściwie Manfred, ja mam jeszcze pytanie. Czy jak długo trwa ten twój gigant? A jak długo powinien, w sensie ile powinniśmy już być na tej barce, twoim zdaniem? Wiesz co, może być... Ta barka kursuje z południa, z Grunburga na północ do Altdorfu i z powrotem. Robi sobie postoje, czasem dłuższe, czasem krótsze. Trochę zależy od tego, czy jest towar. Taki jeden rejs trwa, strzelam, parę dni do tygodnia. To tu się zatrzymam, to tam się zatrzymam, tutaj zostawię coś, stąd wezmę coś innego. Chyba dłużej trochę, panie kolego. Dłużej? A czekaj, spytajmy czatu. Drogi czacie, ile trwa podróż barką z Grunburga do Altdorfa? Bo ja jestem pierwszy raz w Starym Świecie, a wy może nie. I czy po drodze są tereny dzikie, jakby ktoś mógł zrzucić okiem na mapę? Spokojnie, to ja wiem, wiesz? To już, Ja myślę, że spokojnie mogę być już któryś tydzień. Że ja po prostu powiedziałem majordomusowi w moim rodzinnym dworze. Przepraszam, 2-3 tygodnie lekko napisał czat. No to zliczmy, że 3 tygodnie niech będzie podróż sobie stamtąd do tamtąd, a ty jesteś tydzień, tak? Czy modyfikujesz tak w związku z tym? Nie, myślę, że tydzień to jest w porządku. Ja powiedziałem po prostu majordomusowi w dworze, który jest takim starym sługą, który pilnuje wszystkiego zarządza, że po prostu ja wyjeżdżam w podróż życia, mam ważne sprawy. On powiedział, że absolutnie, paniczu, nie możesz wyjechać, a ja powiedziałem, że możesz mnie pocałować gdzieś, wrócę, kiedy wrócę. I jestem jakby ciekaw, czy w ogóle ktokolwiek się tym przejmie. I płynę sobie. Dobra. A to niedaleko jest ten twój dom rodzinny? Albo inaczej, to jest jakieś takie większe miasto, czy raczej posiadłość ziemska gdzieś? Myślę, że to jest posiadłość ziemska. Może być gdzieś w okolicach Grunburga, żeby tego wszystkiego nie komplikować i nie dokładać jakichś dodatkowych tutaj. Tym bardziej, że skoro ten przewoźnik, nasz Bogdan, kursuje na tej trasie stale, to jest naturalne, że jest znajomym rodziny, że jest człowiekiem, którego moja rodzina wynajmuje. I nie trzeba tu nic naciągać i wymyślać. Dobra, super. A co z naszym banitą? Ale nie tylko banitą, oczywiście, bo Gilbert Wim Fenn to przecież podróżnik, poligrota, artysta awangardowy, ale tak jak mówisz, samozwańczy banita też. I to jest 22-letni mężczyzna z jakiegoś chochlandzkiego miasteczka, bo tylko tam mają takie pojebane nazwiska. Wim Fenn. I od dłuższego czasu podróżuje po imperium, poszukuje natchnienia, sensu i zarobku. A z naszym Bogdanem Kłodą się zna z tego powodu, że gdy kończy się grosz, to wynajmuje się u niego jako ochrona. I to już taka relacja trwa już długie lata.
i dodaje to taki smaczek, że Bogdan jako jedyny myśli, że Gilbert to prawdziwy banita, ale że jest na tyle dobry, że nie ma na niego listu nawet gruntowego, bo jest takim banitą. I jeśli chodzi o jeszcze rzeczy takie, to po rzekach się podróżuje najlepiej po Imperium, więc to stąd ta znajomość jakby z resztą i fachu też trochę. I tego, że te przejawy artystyczne Gilberta się pokazują w rzeźbieniu w drewnie barek. Myślę, że ta awangarda to będzie jakiś kubizm, czyli bardzo niezrozumiałe dla współczesnego Imperium kształty, które nie wyglądają zbyt zachwycająco. A czy u Bogdana... Ale sam Gilbert za to wygląda i to na dość groźnego zakapiora, co wykorzystuje rozpuszczając plotki o swoim banictwie z bardzo różnych powodów i zwykle dokłada do tego jakieś miano, takie bardzo groźno brzmiące, coś typu właśnie Der Killer, Morda albo Czarny Piotruś. Na przykład Czarny Piotruś z Hohenwachen, tylko że nikt nie wie, gdzie jest Hohenwachen i kto to jest Czarny Piotruś. Czarny Piotr z Hohenwachen. Ostatnia rzecz o tym wszystkim to jest taka, że jego umiejętności w mieczu i łuku to jednak nie jest BF i jeśli się zdarza jakaś taka sytuacja, to można na niego liczyć tutaj. Ale ty jesteś zatrudniony przez Bogdana Kłodę? Myślę, że tak. Myślę, że to pasuje. Dobra. I co? Porobiłeś trochę na barce u niego swoich dziwnych rzeczy? O ile się nie zbuntował, bo ponieważ... Zróbmy tak. Na pewno. Określmy poziom twojego artyzmu w artyzmie. On się trochę buntował, bo on się trochę. On się martwi wszystkim, więc jak ktoś chce mu rzeźbić na burcie, to jest wymyśla tysiąc powodów, dla których to jest bez sensu. Więc czy ty i tak to robisz, czy też nie? Ja mam do niego kontrpowód. Mówię mu, że to są sekretne znaki banitów. I że jak na burcie będzie mieć takie kwadraty, kółka i różne rzeczy, to nie zaatakują jego. To dobrze, to rób, tylko nie za dużo. Ale rób, tylko nie za dużo. Dyszycie. Płuca bolą. Płonie w nich ogień od tego biegu, ale już jest, zdążyliście. Jesteście i płyniecie, wypływacie z Grunbergu na północ. Miarowo i spokojnie, gorąco jest, poranek, słońce daje, już rzeźkość umyka. Rzeka jest spokojna, więc spokojnie, mało buja, to dobrze, bo ten straszny kac. Ale po tym biegu strasznie by się czegoś napić, po tym piciu strasznie by się czegoś napić. Ale dziwny dźwięk sprawia, że... Stoicie sobie we trzech przy burcie, oparci bądź nie, tego bującego się grubaska, jakim jest barka, podpity szczudlarz. Kiedy opuszcza się miasto takim zakolem, to w wysokich trawach na zachodnim brzegu, na łuku jest niewielka plaża. Na tej plaży wywrócona łódka, wielka, chyba dziura w burcie. Nogę trzyma opartą o tą łódkę mężczyzna. Udzielec w łachmanach, spodnie takie szerokie, strasznie długo noszone, poszarpane nogawki i z bosy. Koszulinę ma jakąś, ale rozpiętą albo rozerwaną, dziura gdzieś pod żebrami na tej koszuli. Podwinięte albo zerwane rękawy. Jedną nogę prawą trzyma na burcie, a drugiej nie widać, ponieważ zasłania ją wiosło. Właściwie chyba z wiosła zrobiony ten dziwny instrument, na którym gra. Bo on trzyma za górę wiosła i coś naciska palcami, a drugimi palcami drugiej ręki szarpie jakieś struny, które ma w takim doczepionym pudle u dołu tego wiosła. I cisza tego świtu i zakole tej rzeki sprawiają, że dziwne basowe dźwięki bum, dum, bum, dum, 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 lecą, płyną po tej rzece, odbijają się od fal, tworząc bardzo dziwaczną muzykę. Czy to w ogóle można nazwać muzyką? On po prostu brzdęka. Włosy ma zmierzwione, jak rozbitek jakiś, dość długą brodę i
tak brzdąkając, chyba czasem też pogwizdując sobie, po prostu patrzy na mijający go statek, wasz statek. Patrzy na was bez wyrazu. Jest dosyć daleko, ale ten dźwięk jest bliski, przesunięty tak jakby, popłynięty po rzece. Czy ja słyszałem o nim? Nie, pierwszy raz widzisz takie coś. Nawet nie jesteś pewien, czy to tutaj jest. Jest świt po nocy, chlania i zabawy. A jakieś legendy takie, wiesz, słyszane w knajpach portowych albo od innych flisaków, że oni coś takiego widzieli, coś mi się kojarzy? Kiedy zaczynasz myśleć o tym, to mózg ci boli. Już lepiej nie myśleć, potem sobie przypomnisz. Jak już w końcu odeśpicie. Zgaga w brzuchu, jakiś turbot pomieszany, jedzeń dziwnych, alkoholi dziwnych. Czy coś się wam stało? Pyta jakiś głos za plecami. Gdy się odwracacie, to na burcie stoi dwoje ciągle surrealistycznie wyglądających, może całkiem nieźle pasujących do tej muzyki osób. Oto bardzo wysoka i szczupła, czarnoskóra kobieta w kamizelce skórzanej, bez rękawów, przepasanej pasem, przy tym pasie z 3 albo 4 sztylety, z kręconymi czarnymi lokami na głowie, z dużymi ustami, stojąca prosto i ma kciuki za pasem, a obok niej dużo niższy, o skośnych oczach mężczyzna, który ma tylko i wyłącznie sterczący kitek z czubka głowy, ma miecz, taki dziwny, chudy miecz, przypasany do boku, ma dziwne takie kapcie albo sandały i bardzo szeroką szatę i oni oboje stoją, patrzą na was, czy wszystko jest z wami w porządku i wam wydaje się, że chyba jakieś echo wczoraj albo dziś ktoś powiedział, że to nowi goście, że ich trzeba przewieźć, że oni chcą do Aldorfu. Potem się z nimi poznacie. Ale co to jest, że oni się pytają, czy z wami wszystko w porządku? Na waszych rękach. Ja się... Patrzę na moich... No, Mateusz? Ja się skłaniam tak dwornie. Szlachetna pani, nie mam pewności, czy wszystko ze mną w porządku, gdyż niedługo może się okazać, że twój ekstraordynaryjny widok jest jedynie omamem, niczym ta przedziwna muzyka dochodząca z drugiego brzegu. Bardzo nie chciałbym, by tak było, więc pozwól, że ja i moi towarzysze na chwilę... Widać, że Manfred ten kac nadchodzi i utrudnia mu. Jakby zaczął dobrze, a teraz jest coraz trudniej. Kolejne słowo, to wyziew tego alkoholu. Ty czujesz na tym upale. Jeśli po chwili, po drzemce krótkiej, okaże się, szlachetna pani, że jesteś tu dalej tak prawdziwa, jak ja czy moi towarzysze, a są to ludzie, są to ludzie, to wtedy z chęcią powrócę do tej rozmowy. Ekstraordynaryjny? Mówi ona. Czy wy coś chcecie zrobić, Manfredzie i... Przepraszam, Saszo i Gilbercie? Ja patrzę... No, proszę. Mów. To ja patrzę na Manfreda i... Manfred, proszę, mniej słów. Masz coś do picia? Napij się z rzeki wody. Przecież jest jej tutaj mnóstwo dookoła. Ja się idę położyć. A ja patrzę po nas, czy my wyglądamy, jakbyśmy dostali jakiś może łomot w tym miejscu, z którego uciekaliśmy? Albo coś takiego? Całe twoje ciało boli po tym biegu. A może nie tylko. Oraz śladów mnóstwo i na tobie, i na twoich kompanach. Oto rękawy i mankiety obrudzone barszczem albo krwią. Na dłoniach farba albo krew. Nawet w dziwnych miejscach, bo Manfred ma na udzie krew. Gilbert ma na plecach krew. Ty masz wrażenie, że masz sklejone czymś włosy. Ale
Skąd te dyszenie i ten bieg? No właśnie, próbuję sobie przypomnieć, po co ja biegłem. Oto Widara was obudziła godzinę temu. Szybciej, kurwa, szybciej, bo nie zdążymy! Widara to jedna z pracownic Bogdana Kłody, która jest marynarzem, zajmuje się żaglami. Ona jako jedna z dwóch osób z załogi nie poszła na urodziny Bogdana. Miała pilnować barki i jest odpowiedzialna za wypłynięcie o poranku. Dlatego miała zakaz ona i Neptyk wyruszenia na urodziny. Ale teraz was budzi o jakimś świcie. Siedzicie w jakimś szezlongu przy kanapie, a może na podłodze, a ona krzyczy: spóźniliście się, barany jedne, szybciej, bo poranny my to zaraz nas zgarnie. Szybko! Tak. Poranny? To jest poważny argument żeglarski. Za chwilkę rozpocznie się w Grunburgu pobieranie dodatkowego myta za stanie w porcie. Jeśli się nie opuści za poprzedniego wieczoru opłaty, to drugi raz będzie płacić. A kurwa, Bogdan tego nienawidzi. Nienawidzi płacić bezsensownie, więc... A czy Bogdan pobiegł? A gdzie jest reszta? No właśnie, rozglądam się, gdzie my jesteśmy w ogóle. A tutaj nie było tej muzyki. Tutaj była dziwaczna knajpa w środku rynku w Grunburgu, która nazywa się Isenkral. Jest dużą kamienicą i na parterze jest po prostu duża, duża taka karczma, ale jak się okazało w ciągu tej nocy, ma dużo skrytek, pokojów, korytarzy, piwnice. Gdzie wy nie byliście? No właśnie, gdzie wy byliście, czy wy pamiętacie? Na pewno dużo było Bogdana tu i tam, ale teraz jest tu pusto. Pachnie imprezą, wylanym alkoholem, jedzeniem. Gdzieś daleko może słychać chrapanie. Ale teraz jesteście chyba tylko wy i Widar oraz świt uderzający przez okna w wasze oczy. Podchodzę do okna i otwieram. Miasto, które jeszcze śpi. Jest naprawdę jakaś taka przed szóstą, strzelasz. Czasem ktoś idzie, ale jeżeli ktoś idzie po mieście o takiej godzinie, to echo jego kroków albo jej kroków roznosi się pomiędzy kamienicami. Na co ty patrzysz? Krzyczy Widara. Widara jest ściętą na jeża, twardą kobietą, która ma niestety połowę twarzy. Kiedyś bardzo ładnej z pewnością, ale teraz z oparzonej taką brzydką bliznę ma. Ma skórzane takie tutaj obręcze. Patrzy na was wkurwiona, bo jeżeli wy nie zdążycie na statek, Bogdan zapłaci, a ona dostanie w dół. Manfred jest napogłoszony. To są takie chwile, kiedy on lubi to przygodowe życie i obcowanie z plebsem, ale chwile, kiedy źle się czuje i wszyscy mówią do niego po imieniu i każą mu biegać albo coś nosić, albo czegoś od niego ciągle chcą, wtedy w nim się budzi chłopiec, któremu służący zakładał buty jeszcze niedawno. I on tak się zbiera, patrzy, czy ma buty, jak wygląda, przeczesuje włosy i tak narasta w nim taka irytacja na tą Widarę i tę impertynencję, ale jeszcze ciągle on to w sobie tłumi. I zerka, przede wszystkim zerka, czy Gilbert jest cały zły, bo Gilbert to jest tu podstawowa postać, bo to jest człowiek, który dostanie szlachectwo od Manfreda za to, co robi na tej wycieczce i za to, jak jest fascynującym człowiekiem. Więc Manfred przede wszystkim patrzy, czy jego kolega Gilbert jest cały i zdrowy. Jak się czuje Gilbert? To Gilbert, jak usłyszał drugą sylabę słowa myto, to już był właściwie zgarnięty i gotowy do wyjścia, bo płacenie pieniędzy, bo on dobrze wie, kto zapłaci za to myto. To nie będzie tak, że Bogdan zapłaci nie. Drugi raz myto. Nie! Kto zapłaci za to myto? Ty i ty. I Widara za to, że była odpowiedzialna za to, żeby wszyscy trafili na pokład. A ja patrzę, na którym jesteśmy piętrze. Parter. To jest ta taka główna karczma. Przewrócony stół, kilka taboretów, jeden stół ustawiony na drugim. Coś było. Pamiętacie, co takiego w nocy sprawiło, że stół stanął na stole? Na karek się wspinaliśmy, pamiętacie wczoraj? Oj, tak, i było takich dwóch krasnoludów, co jeden drugiego na ramiona stawiał, a ten był tak najebany, że wszyscy się zadziwiali, że oni się nie przewrócą, mimo że się bujali.
Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźcie, chodźcie, szybko, szybko. Ale gdzie szybko? Na przeładzę statek! Chcesz tu zostać, głąbie? Przełażę na ulicę przez okno. Przez okno? Przełażysz na ulicę. Bardzo, bardzo brawurowo. Widzicie, jak Witara podnosi ręce do góry. Nie wie, co z tym zrobić. I wypycha zatyłek Saszę na zewnątrz. Ja rozglądam się po pomieszczeniu już takim trochę przytomniejszym wzrokiem i przypominam się z trwogą, że ja wczoraj wieczorem za pieniądze mojego ojca, których przy sobie nie mam ani grosza, znaczy mam może jakieś grosze, nie rzucaliśmy na to jeszcze, kupiłem ten przybytek, bo jest tak wspaniały i podpisałem mnóstwo dokumentów na to, że go kupuję i mam pieczęć rodzinną, którą wszystko podbiłem na koniec i zalakowaną. I potem postawiłem wszystkim kolejkę i powiedziałem, że mój ojciec za wszystko zapłaci, więc ja przeskakuję przez to okno zaraz za Saszą i zyskuję wigor poranny. Och, tak. I mówię, i krzyczę do Gilberta: nie słyszałeś, co pani marynarz powiedziała? Musimy biec szybko na statek. Przygoda czeka. Biegnijmy. Jakże ciężka jest teraz twoja kieszeń, kiedy sobie przypomniałeś ten papier, tę pieczęć. Bierzesz go ze sobą, co? Ten dokument, czy nie? No, może... Ja nie wiem, gdzie on jest, chyba. Ach, dobra, to nie wiesz, ale... Ja bym wolał go nie znaleźć, ale tak. Cała kapota ci ciąży. Całe ciała ciążą. Ale Widara, kiedy zobaczyła, że wy w końcu wyszliście na zewnątrz, mrużąc od razu oczy, bo ze wschodu to słońce masakruje wam gały, ale ona od razu, jak sarna, ups, ciska ku przystani. Czy biegniecie za nią? Byłem nóg i serca, tak. Biegniemy. Zróbmy to tak. Dobiegliście na pewno, ale chciałbym, żebyście rzucili na ten bieg, bo jeśli wam się nie uda ten rzut, to nie tylko zadyszka będzie kłopotem. Może jakieś małe uszkodzenie, zgubienie czegoś. I teraz tak. Chciałbym, żebyście sami zdecydowali, z czego korzystacie podczas tego rzutu. Bo to może być atletyka, to może być... atletyka połączona albo z wytrzymałością, albo z czymś tam jeszcze. Spójrzcie na swoje karty. Tam są też inne umiejętności, których teraz nie pamiętam, które można... No, jeżeli macie sztukę przetrwania, to na pewno sztuka przetrwania. Jeśli a ktoś endurance? Ma... Głowa. Endurance to wytrzymałość... No nie, tak, oczywiście, odporność. Że tak. Oczywiście. Odporność. To jest odporność? A, bo to jest w umiejętnościach, tak, to jest... Tak, tak, bo w ten sposób, wiesz, przetestujesz, na ile twoje ciało, twój organizm jest w stanie przetrybić wczorajszą balandę. No więc, na co rzucasz, Maćku? A właściwie na Saszę. Endurance, na odporność. Czyli dodajesz do tego siłę woli, nie, przepraszam, wytrzymałość, i to jest tak. Wymagający test, więc na plus zero, na czystą wartość. Na czystą wartość. Tak. I muszę rzucić mniej, jak rozumiem. Tak, mniej niż masz sumę tego. No więc rzucam o 11 więcej. O 11 więcej, więc nie udaje ci się bez problemów dobiec. Myśl nie, już... Stać w połowie drodze, czując kolkę. Zginam się cały w pół, bo czuję, jak cały mój żołądek nagle jest zbuntowany przeciwko absolutnie wszystkiemu i zaczynam wymiotować prosto pod jakimiś drzwiami, przy jakimś rynsztoku, jeszcze zanim wybiegniemy z tego miasteczka w stronę przystani. Dobra, a czy powiedz mi, czy rzuciłeś, jaki wynik rzuciłeś na kości? 50. Bo duble są istotne w tej czwartej edycji. Dobra, dobra, to ty się zatrzymałeś w trakcie i zwymiotowałeś. Będziesz zaraz miał na statku problemy gastryczne z tego wynikające. Drogi Manfredzie, nasz szlachetnie urodzony, na co ty rzucasz? Ja wyskakuję, patrzę, przypominam sobie, gdzie jest port, rozglądam się dookoła, widząc, że jestem na rynku o świcie i krzyczę: dobrzy ludzie Grunbergu, czy któryś ma ochotę zarobić nieco złota i przysłużyć się rodzinie von Kugelstein? Drę się w niebogłosy, ja chcę rzucić na przekupstwo, chcę, żeby ktoś nie podwiózł. Chcę, żeby ktoś szybko wyleciał z jakimś wózkiem do wożenia kapusty. Rzucaj. I podwiózł mnie jako, że jest, do tego portu. Jako, że jest ten świt, to też jest wymagający test, więc rzucasz na zerową wartość. Więc twoje przekupstwo jest z ogładą połączoną.
połączenia. Jaką masz wartość, tak, i podaj mi wynik rzutu. Całego przekupstwa mam 52. Yeah. I wyrzuciłem 50, więc zmieściłem się. Brawo ty. Więc z jakiejś pobliskiej kamienicy ktoś krzyknął: zamknij ryj, Chlejusie! A z drugiej, w tym samym momencie wyszedł chudy stary z wąsem, który przetarł oczy i mówi: ja mam habetę, to może pan siąść za moimi plecami. Dobry człowieku, Sigmar ci to wynagrodzi. O, i gnajmy. Ty, i pognaliście. A na co, mijając oczywiście żygającego nieopodal Saszę. Co trochę dziwne, ale wszystko tu jest dziwne, ponieważ ty na koniu na pewno szybciej się przemieszczałeś niż Sasza. A może Sasza biegł, jakby życie od tego zależało, dlatego cię wyprzedził? Na co Sasza pewnie wybiegł pierwszy, a ja zanim się to cała akta z habetą zaczęła, to minęła chwila. Dobra. No, co tam, Gilbercie? No, Gilbert jednak trochę ma tej zwinności i krzepy, więc rzucę sobie na atletykę. Atletyka ze zwinnością. Proszę bardzo. I to jest 38 razem wartość. Nie za dużo, nie za mało. I zobaczmy. Nie, te kostki. O, zaczynają się kostki. Oj. To jest 59. Więc jaki masz pomysł, Gilbercie? Co tobie się stało po drodze? Oj, mi się stało bardzo rzecz taka nieciekawa, ale typowa dla Gilberta, ponieważ biegnąc w pewnym momencie doszło do tak zwanego flashback, kiedy zobaczyłem, mimo że to jest poranna pora, mordy dwóch zakapiorów z wczoraj, którzy chyba albo ja mu dałem w mordę, albo on mi dał w mordę, więc teraz mam ich na tyłku i lecą za mną. Dobra, no to jeżeli oni lecą za tobą, to nie będziemy robić drugiego rzutu, czy oni cię dogonią, czy nie, ale ja sobie rzucę, czy trafią cię butelką, którą w końcu, kiedy ty wbiegasz na trap, to jeden z nich ciska za tobą. Dobrze? Dobra. Będziesz miał szansę 44, gdyż taka liczba jest mi bardzo bliska. A to jest niezły w tych butelkach. Jest, a wyrzuca 23. Więc ty z kolei, kiedy dyszysz przy burcie, zagadnięty przez czarnoskórą kobietę i skośnookiego mężczyznę o waszą kondycję, wyczuwasz, że masz guza z tyłu głowy. Ale płyniecie, bo zdążyliście. Niewiele trzeba było zapłacić wąsatemu starcowi za jego habetę. On nawet dziękował, że go obudziłeś. Księżyc ciągle świeci na niebie. To jest dosyć dziwne o poranku, ale czasem tak się zdarza. Taki rogalik. Kiedy już właściwie za waszymi plecami minięty ów dziwny rozbitek przymiejski brzdąka na swojej dziwnej gitarze. A potem mięso się smaży w takiej dość dużej patelni, które szybko zamienia się z takich kawałków pociętych świeżego różowego mięsa w skwierczące, coraz bardziej brązowe kawałki do gulaszu, które pewnie was pan trochę pomoże stanąć na nogi. A tu gdzieś pod pokładem drzwi skrzypią i któryś z was przechodząc widzi, jak kajuta otwiera się należąca do Fridy, do dziewczyny, narzeczonej Bogdana, która jest jednocześnie tutaj kucharką dużej, tęgiej kobiety. A kiedy drzwi się uchylają, to widzicie, jak ona w samej spódnicy, ale z goła od pasa w górę, myje się w miednicy, a duże piersi, bo ona jest bardzo obfitą kobietą, wiszą i dyndają. Trochę jak tamta basowa muzyka. A kot jakiś, którego nie znacie, nie jest tutaj z tej barki, biegnie po burcie z przechwyconym kawałkiem mięsa, ale potem wpada do tej wody. Mgła unosi się na samym szczycie masztu, który buja się na niebieskim niebie. A skwierczące mięso kończy się skwierczyć, kiedy czekacie, aż zostanie wam podane. Wam, pijakom. Tak was właśnie nazwała Frida. Duża, tęga, rumiana, bardzo sympatyczna i otwarta kobieta, która też była na imprezie wczoraj, ale wcale nie wygląda, jakby cierpiała tak jak wy. Och, dobrze, żeście zdążyli. To by było. Macie, jedzcie tutaj.
co zjesz, to będzie ci lepiej. No, dzięki. Ja odchodzę poza zasięg zapachu, bo ten zapach powoduje, że znowu flaki mi się zaczynają przewracać, co nie jest często, bo jestem przyzwyczajony do takich różnych pijatek na przystankach i nie tylko. Ale tym razem nie mogę. Po prostu to jest ponad, więc odchodzę na zupełnie drugi, na dziób. Odchodzę po prostu na dziób barki. Patrzę, czy to czasem aby nie moja kolej, żeby tutaj operować tą barką. No, nie. Impreza logistycznie została doskonale rozegrana, bo z całej sześcioosobowej załogi ściśle zajmującej się płynięciem, dwie osoby zostały oddelegowane do tego, żeby dziś o poranku wyprowadzić podpitego szczudlarza na rzekę, więc ci, którzy wczoraj balowali, nie muszą pracować aż do popołudnia. Więc ja się dekuję, znam tą łódkę, więc dekuję się w takim miejscu, żeby owiewało mnie świeże powietrze, żeby uderzała by mnie woda najlepiej, jeżeli z przodu jest ten taki... A właśnie, nie, bo on, jako że to myto tutaj jest zbierane na długość, to Bogdan sobie zrobił prostokątny, taki kwadratowaty klocek, który jest brzydki sam w sobie. Nic mu nie sterczy z tego, wiesz, z dzioba. No tak, ale to jest żaglowa łódź, nie? Więc tam są... Wanty, czyli sztagi, krótko mówiąc. Dokładnie tak, wanty, czyli sztagi tam są. No i jest też olinowanie żagla, który pewnie teraz jest nawet wrzucony. Jest wrzucony. I ja tam się dekuję tak, żeby mnie nie było za bardzo widać, gdzieś tam się kładę. A na, to ciekawe jeszcze, ty masz ciekawy obrazek, bo na wschodnim brzegu z kolei trochę dłużej ciągną się stocznie, z których znany jest Grunburg. I to tutaj zresztą często się o tym chwalił Bogdan, zrobił swój stateczek malutki. Ale widzisz, że jeszcze praca nie wystartowała na dobre, bo bardzo niewielu tam ludzi się kręci, ale z jednego ze zbudowanych statków drewnianych, z burty, zwisa na takiej linie ubrany w kombinezon roboczy mężczyzna, ma dość duże dłuto i napitala młotem w dłuto, tak jakby chciał przebić kadłub. Stukanie monotonne, trochę cię usypia, choć brzuch boli. A co wy robicie w kantynie, kiedy dostajecie po misce gulaszu? O, Manfred, ja już nie piję najebany nigdy. Teraz tylko na trzeźwo będę pił. To jest też część przygód, rozumiesz? Tak jak... Tak. A coś ty tak za nim mówił, nasz kochany szlachcicu? Mówi Fridan, opiera się rękoma stół, bufet, że tak powiem, potocznie, opiera się o stół i patrzy ci w oczy swoim takim łagodnym wzrokiem. Bo Frida, bo ja bardzo źle się czuję. Nie chcesz mięsa? Próbuję je jeść, jak widzisz. Jest na pewno bardzo pyszne. Zrobiłam świeżych, miodowych ciasteczek, więc kto ładnie zje mięsko, dostanie deserek. Aleście dali do wiwatu? Cali brudni jesteście. Ja ładnie jem mięsko. Więc wiesz, co się mówi w Hochlandzie? Że na kaca najgorsza jest praca, a najlepsza jest pełna taca. No, to jest mądrość. Moim zdaniem to przysłowie, ta druga część dotyczy wszystkiego. Możesz powiedzieć w pierwszej części cokolwiek, a potem, a najlepsza jest pełna taca. Ha, 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 ha. On się śmieje swoim dużym, donośnym śmiechem. I nucąc idzie do kuchni. Pam, pam, param, pam, param, pam. Gilbert? A ty... Czy ja też jestem ubrudzony? Myślę, że ty jesteś ubrudzony krwią. Chłopcze, to nie jest krew na pewno. Jakby to była krew, to by mnie bolało, tak? A jeśli to jest krew, to nie jest moja krew. Wtedy nie jest problem. Rozumiesz? To jest...
Ubrudzenie krwią jest problemem, jeśli to twoja krew. A boicie teraz? No teraz to mnie nie szczególnie boli, ale zobaczymy, jak będzie, jak się obudzimy. Płaszcz jak płaszcz, wiesz. Czysty. A powiedz mi, bo ty może coś pamiętasz. Czemu ja im dałem w mordę? Tej dwójce. Gilbercie, to oni dali w mordę tobie. Czekaj, a może oba zdania są prawdziwe, Gilbert? Czekaj, na pewno masz na wysokości trójki na dole, od wewnątrz, no rozbitą wargę. Ale ręka też cię boli. W jakiej to kolejności było? Patrz. Tu są ślady zębów. Ja już wszystko pamiętam. Najpierw powiedziałeś im, że jesteś znanym banitą z Fochlandu, na co oni odpowiedzieli, że w Fochlandzie mieszkają same chuje. I potem... No i czekaj, nie... mają rację. Więc o co się pokłóciliśmy? No, musiał jakiś inny temat się jeszcze pojawić w międzyczasie. Nie, to ja wiem, jak wiem, jak było. To zdanie jest prawdziwe, oni mieli rację, ale ty niedługo wcześniej piłeś to takie zielone, co ten Martin przyniósł. Ten taki, ten koleś, który odbierał od Bogdana towar. Jak to się nazywało? Taką zieloną butelkę miał. Jak nalewał, to dymiła para z kielichów i ty to chwyciłeś i chlapnąłeś, a w trakcie on krzyczał: nie, całe naraz, nie całe naraz! I ciebie trzęsło, kiedy oni wspomnieli Hochland. Może to dlatego dodałeś im w ryj? I oni krzyczeli Hochland, a ty mówiłeś: to jest pyszne, to jest pyszne! I no, piłeś to i potem... A potem ja zobaczyłem, że tam jest jakaś dama, która nie wyglądała jak wszyscy tutaj naokoło. Wulgarnie, tylko tak całkiem elegancko i postanowiłem, że dotrzymam jej towarzystwa. A potem to ja już naprawdę nie wiem. Tego nie pamiętam, ale pamiętam, że podpisywałeś coś. Jakieś papiery. Nie, to... Dobra. Powiedziałem, że kupuję całą tą gospodę za pieniądze mojego ojca. No, ale to nie jest problem, bo mój ojciec ma bardzo dużo pieniędzy. Ale też kiedyś coś podpisałem. Czy ty to podpisałeś, Manfred? Czy ty to podpisałeś, słyszysz głosem twojego ojca? Czy ty to podpisałeś? Zada ci pytanie, kiedy w końcu wrócisz. Ja mam mrocze coś pod nosem, w rodzaju, że... Nie wiem, co mam rocze. Odpowiadam coś ojcu, ale czuję, jest ten moment, kiedy czuję, że zaczynam nad tym jedzeniem tracić kontakt, więc wybudzam się na chwilę. Ale miałeś szczęście, wszystko. Mówi nagle pojawiająca się Frida do ciebie, Manfred, że ja miałam wczoraj tancerzy, bo gdyby nie, to byłabym bardzo zazdrosna o tą twoją dziwnie wyglądającą, ładną paniusię. Ja nie wiedziałam, że ty tak tańczysz. No ale dobrze, że i Martin mnie obtańcował. Aż widzieliście, jak Bogdan był zazdrosny? Coś cię strasznie Sasza swędzi w dupę. Jak tak siedzisz na tych linach. Ja jeszcze się wznoszę nad burtę, tak się łapię. O. Przechylam się. Czuję, coś, że się swędzi w dupę, ale patrzę na tego gościa w tej stoczni, który tam puka. W ten statek. Puk. Taki dzięcioł stoczniowy. I, tak, a z drugiej strony rozumiem, cały czas słychać tą muzykę na tej gitarze, tak? No, już raczej kończy się. Takie ostatnie... W każdym razie ja podnoszę, bo ja tak pół zwisam, podnoszę twarz i siebie, próbuję w każdym razie i krzyczę w kierunku tego... Zamknij ryj! Zamknij ryj! Zamknij ryj! Zamknij się! Krzyczy z góry
bo na samej górze nad mostkiem kapitańskim taką nadbudówkę ma kapitan Bogdan. Tam mieszka ze swoją ukochaną Fridą. No i widocznie coś go wybudziło, bo krzyknął nieładnie: zamknij ryj! I tam. Jak on wczoraj szalał, pamiętasz? Co on robił? Bogdan? No. No nie z Fridą robił w każdym bądź razie. No a z Fridą to robił ten cały Martin, do którego on przywiózł. Co on był przywiózł? Przecież nie mieliście żadnych ładunków, tylko ludzi wywieźliście. A nie, on mówił, że musi się tu spotkać w tej knajpie z tym takim kupcem czy kimś takim. A to fajny typ, bo to on was zaciągnął na tyły po tym jak... A, to on cię przedstawił, Manfred, z tym właścicielem lokalu. Z tym Viggo, z którym później gadałeś o kupny lokalu. Ale potem tam poszliście z tyłu do takiej komnaty, do co się wchodziło po drabince, to on to nazywał komnata. Tam był czat, tam przyszedł facet, który grał na takiej malutkiej gitarze i on szybko jechał! Jakieś dziewczyny tańczyły. Ta twoja panna ładna, którą Manfredzie zaprowadziłeś, tam nie chciała tam wcale przebywać. To tam, Sasza, wypiąłeś tyłek, bo cię namówiła taka bardzo ładna, cała otatuowana babka i na dupie ci robiła... Jezu, co ona ci zrobiła za tatuaż tam? Mówiła, że to kotwica, ale ty przecież nie spojrzałeś, tylko... Rób co chcesz! Jak się spojrzeć teraz? Jak tu spojrzeć? Tam się lał ten zielony trunek, tam się śmiał i Bogdan. Kocham was, mam najlepsze urodziny na świecie! O. Ale to tak będzie scena z powrotem z Manfredem. Proszę bardzo, niech będzie. Manfred, kiedy tak trzeci raz prawie upadł głową w talerz z tym mięsem, to przebudzenie było z takim chłodem gdzieś w środku, bo Manfred sobie przypomniał, że przecież po tym wszystkim, jak ten cały Martin, taki niby miły, obtańcowywał Fridę, to był taki moment chwilowego przeczeźwienia Manfreda, kiedy Manfred poszedł do Bogdana i powiedział, że tak nie może się dziać, że on pozwala swoją damę traktować w ten sposób obcemu mężczyźnie. I Manfred, ja zaoferowałem się, że mogę go zabić i że to mogę robić bez pojedynku, gdyż jest to zwykły... Znaczy nie Bogdana, tylko że dla Bogdana, jako człowieka, który nie umie się pojedynkować, ale jest... ujma na honorze jego się odbywa na naszych oczach, że ja tego Marvina mogę zabić. I że ja to bezkarnie mogę zrobić. I potem chwaliłem się dość długo, że mogę bezkarnie zabić tu każdego i teraz jest mi wstyd i chcę iść spać. Ale to pamiętacie wszyscy, jak Bogdan w pewnym momencie spojrzał w dół na ciebie, bo on jest naprawdę taki tyczkowaty, chudy, wysoki. Mówi: Manfred, kocham cię za to, co ty mówisz. Jesteś przyjacielem moim, choć tak młodym. Ale nic nie możemy mu zrobić, gdyż mój anioł, moja kuchareczka najlepsza, musi mieć tańczone. Ona inaczej by smutna potem chodziła po barce. Niech tańczy, ja wiem, że nic więcej nie zrobi. Po prostu kocha taniec, a ja kocham ją. I on też tymi swoimi kulasami próbował machiwać, tańcząc gdzieś na orbicie, żeby może w ten sposób ją przywabić. To od niego dostałem, przypominam. A? Jak on tymi kulasami. A tak! Rzeczywiście. O, jak on ci przepraszał. Przepraszam cię. I nie wiadomo skąd kwadrans później przyniósł pieczonego kurczaka. To był już środek nocy. Skąd on, kurwa, skombinował pieczonego kurczaka? Ale on cię tym chciał udobruchać. Chodź, zjemy, wszystko już będzie dobrze. Zjadłem, pamiętam. I żygałem potem tym trzy razy jeszcze. Aha. To przez kurczaka. Manfred, to przez kurczaka. Rozumiesz? Manfred, nie śpi. Kurczaka, jakbym tego nie zjadł, to bym nie żygał. Rozumiesz? To... No, i nawet jeśli, ale zjadłeś go, przyjacielu. Przyjacielu, przeszłość to coś, czego nie da się już odwrócić, jak mawiał mój nauczyciel Szelmielki. Musisz po prostu
musisz spojrzeć w przyszłość. No, jesteś wielkim człowiekiem, jesteś wyjęty spod prawa bohaterem, który pewnego dnia doczeka się sprawiedliwości i nie przydaje ci godności opowieść o tym, że przez Kulczaka źle się czujesz. A już wiecie, skąd... Ja się pojawiam w progu tego pomieszczenia, w którym oni jedzą. No widzę, że jakoś tak gwałtownie. Masz jakąś rewelację? Coś odkryłeś? Tak. Mocno opieram się o framugę, przechylam się. No chodźże. Ja wychodzę i wstaję taki poważniejszy i chwytam za broń, jakby, bo jak tak podchodzi. Kłopoty? Masz rękojeść twojej... Co ty masz za broń? Ja mam miecz. Kradziony, co prawda. Rękojeść twojego miecza jest okrwawiona. Frida wychodzi z kuchni, bo usłyszała też twoje, Saszo, chodź. I patrzy na ciebie, na ile jesteś zafrasowany, czy też powinna wyjść na zewnątrz, czy nie? Nie, on. To ona rzuca do ciebie coś. Łapiesz? Łapię. To jest ciastko, ciepłe, miodowe ciastko. Bo ty nic mięsa nie zjadłeś, ty. I wraca do kuchni. Dzięki. Zjadłem. Odwracam się i no idę. Machając na niego, idę. Za winkiel. Manfred, ty zostajesz, czy wychodzisz? Nie, ja też wstaję i też ja przede wszystkim szukam, czy mam rapier przy boku, bo ja mam rapier. Tak, ale przy drugim. Więc wyciągam go tak obułem, no. Ktoś go z tej strony źle wyciąga. Patrzę, czy kogoś nie zabiłem, bo tam byś mi nie daje spokoju, że ja bardzo chciałem kogoś zabić w środku nocy. Co? Jak wyciągasz go i tak, wiesz, masz ostrze przed sobą tak wprost i próbujesz patrzeć na ostrze, a jednak delikatnie buja się statek, to próbując utrzymać wzrok na czymś punkcie, to błędnik zaczyna fisiować, ale ostrze jest czyste, natomiast na końcu ostrza, dalej, na brzegu, tym wschodnim brzegu, stoi jeździec w kolczudze, w hełmie, który jest tak trochę ściągnięty na dół, uzbrojony, z płaszczem, z emblematem Straż Dróg. I on stoi na brzegu i patrzy na wasz statek. I w tym momencie ja chwytam dłońmi pas u moich spodni, ściągam je jednym ruchem i wypinam dupę w ich kierunku i mówię: co ja tam mam? Co tam jest? Coś to... Uwaga! Proponuję zrobić tak. I w trójkę, ty Sebastian, ty Mateusz i ja, mówiąc po jednym słowie, zróbmy, opowiedzmy, jaki tam jest tatuaż. Sebastian zaczyna, jakie jest pierwsze słowo tego tatuażu? Pożyczę z czatu i powiem słowo narwal. Mateusz, co dokładasz? Róża. Gigant. To ja proponuję, czy to muszą być słowa, czy to może być wytatuowany piękny rysunek? To będzie piękny rysunek, ale właśnie robimy, wiesz, elementy tegoż. Dobra, to mamy tak. Mamy narwal, róża i gigant, a pierwsze słowo, które się pojawi na czacie, jest ostatnim elementem tego tatuażu. Już wiem, co będzie na czacie. Na razie nie widzę. Piwo! Czyli... gigant pochylony nad różą z kuflem piwa, a ta róża wyrasta z olbrzymiego, wielorybopodobnego narwala, tak jak woda zwykle tryska. Bo narwale to chyba też takie waleniowate są, nie? Tak. No to zamiast tryskającego... No taki róg chyba, nie? To narwale mają róg? Tak. To on zamiast tego rogu ma różę i gigant pochyla się i wącha tą różę. I ten jest... To jest naprawdę piękny rysunek i kurwa nie wiadomo, jak ona mogła w tej ciemnicy, w której siedzieliście, go tak szybko zmajstrować. Ale tu klika następna informacja. Pojawiają się kolejne obrazy w głowie wspomnień i tych wspomnień jest na kilka imprez.
ile trwała ta impreza? Przecież wy przetańczyliście i przejedliście i przepiliście mnóstwo w tej karczmie, a potem w tej sali dziwnej, a potem byliście na dachu tej karczmy, a potem poszliście gdzieś w miasto, a potem wróciliście. Ile to kurwa trwało? Ale wiadomo, jak się skończyło. Wasza trójka plus Bogdan plus Martin Hall, ten kupiec, siedzieliście w tej takiej tajemnej komnacie, na której się wchodziło po drabinie, na takiej olbrzymiej, pięknej, wygodnej kanapie, objęci, już nie mogący pić. A jeden z nich, chyba Bogdan, na tym takim małym banjo, które tutaj zostawione zostało, on wygrywał podobne dźwięki jak ten basista, tylko że wyższe. Natomiast Bogdan? Słychać... Bogdan, tak, bo Bogdan tam z wami był. I on robił... Ale z brzegu słychać gwizdek. Zerkam. Tak, to ten jeździec. On zszedł z konia. Koń jest ładny, przygotowany. Gotowy, taki fachowy. Zresztą ten facet też. Wysoki mężczyzna, uzbrojony w płaszczu, emblematy Straży Dróg. On teraz stoi i wznosi w waszą stronę porągiewkę czerwoną. I waha. Aha, Manfred. Ja tak chciałem stanąć jedną nogą na burcie, tak żeby się trochę podnieść i wyglądać bojowo, ale stwierdziłem, że spadnę do wody, jeśli to zrobię w tym stanie, więc jakoś się tam ustawiłem, krzyczę. Niech będzie pochwalone imię Sigmara w ten piękny poranek, dzielny strażniku. Przybijcie do brzegu! Co on powiedział, żebyśmy wypili? On powiedział, piwo, żebyśmy... Pełne piwo do brzegu. Jak krzyczę, okay. W normalnych okolicznościach jak najbardziej, ale koledze wytatuowano wieloryba na dupie, więc musimy płynąć dalej. On sięga do siodła i wyciąga białą chorągiewkę i zaczyna pokazywać dziwne kombinacje i ty doskonale je czytasz, Sasza, bo to jest taki język właśnie przewoźników i tak dalej. I on tymi kształtami chorągiewek mówi... Proszę znaleźć najbliższą przystań albo naturalnie wytworzoną plażę po wschodniej części Reiku i przybić, gdyż mam rozkazy wejść na pokład. To odczytałeś. I słyszycie z przodu, tam jest przed wami na statku mostek kapitański, jak Szary, to jest drugi z tych marynarzy, została Widara i został Szary. Szary jest za kołem ratowniczym i krzyczy w waszą stronę. Co on pokazuje? Że mamy się zatrzymać na brzegu. Nie mam się zatrzymać na brzegu? Przecież mieliśmy się śpieszyć. Już idę do ciebie. I zaczynam się wspinać na tą górę do nich tam. Manfred, to po mnie na pewno. Ja żywcem nie odejdę, ale ty musisz opowiadać dalej moją legendę. Ale to nie musisz tu ginąć, przyjacielu. Skacz do wody. Przecież ale wspaniale pływasz. Wiem, bo wiem, że pamiętasz, że na Banicję wysłali mnie do tego, że kiedyś przepłynąłem całą rzekę, żeby ukraść kuferek ze złotem, ale to nie jest teraz ta sytuacja. Teraz mam kaca. Rozumiem. Tymczasem... Gdyby nie był tak dobrym przyjacielem, mógłbym nawet pomyśleć czasem, że zachowujesz się jak kłamca, no ale to nie ty. To nie ja. Ty nie możesz tu zginąć. Manfred, przyjacielu, zresztą spokojnie, nic się nie bój. Przecież ja go przekonam. Przecież on nawet nie ma prawa tu wchodzić, jak ja tu jestem. Albo ma. Czasem barka popłynęła dalej na północ, a tenże strażnik pozostawiony na brzegu, widzicie, że schował chorągiewki, wsiadł na konia i jedzie tak jakby za wami. Macie wrażenie, bo tak był koń skierowany, że on przybył z północy, czyli z kierunku, z którego wy przypłynęliście do tego Grunburga, więc teraz zawraca i jedzie za wami, ale jak tylko wyruszył, to kępa krzewów rosnąca na brzegu zakryła go, więc on zniknął. A ty, Sasza, wchodzisz na mostek kapitański i tam za kołem jest tylko i wyłącznie Szary. Cichy, przepraszam. Szary. I Bogdan,
Bogdana nie ma. On na moment się wynurzył, krzyknął i zniknął. On nawet się nie wynurzył, on krzyknął, pewnie leżąc cały czas na koi. I Szary patrzy na ciebie. Szary zawsze nosi płaszcz z kapturem, bo chce być taki cichociemno-kozacki, a po prostu jest marynarzem. Nawet jak jest za ciepło, tak jak teraz, ten płaszcz ma cały czas na sobie. Chudy, szczupły i patrzy na ciebie. Gdzie jest Bogdan? Śpi. Gdzie on? Gdzieś przybijać? Czy to bzdura jakaś? Przecież my płyniemy tam do Prinze, no to niech on se tam pojedzie. A po co my tam płyniemy? No wieziemy drewno. Wzięliśmy z Grunburgu, jak wy poszliście chlać. Drewno wzięliśmy? Jo, no ale to Bogdan kazał nabrać. Przyszli z trzema takimi skrzyniami i wieziemy je do Aldorfu. Jakieś podobno ładne. A skrzynie? Skrzynie to nie wiem, ale podobno drewno ładne w środku w skrzyniach. A, drewno. W każdym bądź razie nie dobijamy do brzegu. A ty gadałeś z Bogdanem? Że tak rozkazujesz? Nie. Aha. To taką propozycję masz na mostku. Nie, po prostu nie dobijam. A co to tak wygląda, że jakbyś się szarpał z kogutami? No strasznie się szarpię. No. Ale mogę ci coś pokazać, ale pod warunkiem, że nie dobijemy do brzegu. To ciekawe. Nie zapomnisz do końca życia. No to pokaż. I tak zaraz kończę zmianę, więc ja nie przybiję do brzegu. A co zobaczę, to zobaczę. Odwracam się, zdejmuję spodnie i pokazuję mu tatuaż na mojej dupie. Się śmieję, ale na to słyszysz też śmiech żeński, bo nie byłeś świadom, ale z drugiej strony po drabince weszła Widara, która widocznie go ma zmienić przy kole. Więc teraz już większa ilość załogi wie, co masz na tyłku. Więc ja się odwracam do nich i... Widziałaś? Widziałam. A ty widziałeś, co masz? Nie. Cichy! Szary, przepraszam. Nigdy nic mu nie mów o tym, kurwa. Niech się męczy, debil. Ja może debil, ale do brzegu widziałaś, więc nie dobijam. Dobra. Co tam na dole? Panowie Manfred i Gilbert. Posłuchaj, przyjacielu, to równie dobrze mogło być po mnie. Może mój ojciec się już zwiedział, że wyruszyłem w podróż. I gdzieś mnie tam ściga. Wtedy twój los jest bezpieczny. Nawet możemy zrobić taką maskaradę, że niby mnie pojmałeś i oddasz mi w ręce ojca, a potem uciekniemy. Się nie martw. Albo nawet pojedziemy tam na chwilę. Zobaczysz od środka, jak się żyje. Mamy ten tytuł szlachecki wtedy. No to twoje zasługi są liczne, ale to jeszcze będziesz musiał mi jeszcze uratować kiedyś życie. To nie, wtedy to jeszcze nie ruszamy do twojego ojca. Czy Fridunia zrobiła jakieś jedzenie? Słyszycie nad sobą. Oto ze swojej kajuty na najwyższym miejscu tego statku wystaje z okna Bogdan, chudy ryj, siwy zarost, taki niegolony, łysa głowa. Patrzy takimi opuchniętymi oczyma. No nie wiem, czy coś czuję, ale wydaje mi się, że coś czuję. Gulasz i ciastko miodowe. Jak jej nie kochać, mojej baryłeczki. No to będę szedł. To chodź. I on się chowa. Pewnie zaraz będzie schodził. Co też czyni? Musimy przekonać Bogdana, żeby nie przybijał do brzegu. Bo inaczej pojedziemy do twojego ojca i nie dostanę tego tytułu, bo jeszcze ci nie uratowałem życia. Co ojca? A może to jednak po ciebie? No tak czy siak przybijanie byłoby nieroztropne. Więc schodzi z po drabinie Bogdan. Też jest zmęczony. No, tak jak wy, skończył. Jadł wszystko. Patrzy na was oczami pełnymi miłości. Takie długie, patykowate palce kładzie wam na ramiona, ciesząc się. Ale daliśmy, co? A właśnie, kapitanie, bo mi nie daje spokoju, kiedy wróciłem, jedna rzecz. Miałem piękną wizję. O! Pół wizji było piękne, a pół takie interesujące.
Widziałem piękną kobietę o skórze czarnej jak heban i jakiegoś takiego dziwnego mężczyznę. I oni płyną tu z nami na statku? Czy też to była właśnie moja wizja? Bo ja bym chciał wyjaśnić to, nim ten dzień rozpoczął się na dobre. Ależ ty pięknie potrafisz pytanie zadać. Oczywiście, że tak. To nasi goście. Wieziemy z Grunburgu drewno machoniowe oraz dwójkę gości. Jak oni się nazywają? Gota to jest ta czarna, a Mizari to jest ten mały. Zauważysz, jak go ich bliżej poznasz, że ten Mizari chodzi takimi szybciutkimi kroczkami, tak jakby nie umiał nogi postawić daleko. Fu. I już jest przesunięty. Bardzo śmiesznie, ale dobrze płacą. Jadą do Aldorfa na jakieś zawody czy coś takiego. Zawody? Więc spotkali się. Mizari to chyba z Kislewu taki dziwny. Nie, mówił, że z Bogenhafen. Bogenhafen? To może tam obok tego twojego Hohenhofu. Może. O, bardzo głodny jestem, muszę coś zjeść, bo na takim kanale. Ale Bogdan, widziałeś, co Sasza ma na dupie? Tatuaż, tak, widziałem. Poprosiłem tą babkę, żeby narysowała też tą rybę. Bo tak, to bez sensu. Gigant, który się nachyla nad różą, wydało mi się jakieś idiotyczne. No, widziałeś, jak zrobiła? Awangardowo? Ładnie? Nie, efektu ładnie. Końcowego nie widziałem. Albo nie pamiętam, czy widziałem. Sarzo, chodź, pokaż dupę! No to... Za nic nie pokazuję. Echo ma kapitanowi! Echo ma to do siebie, że się odzywa wtedy, kiedy nie powinno czasami. Więc twoje pytanie, Sasza, chodź pokaż dupę, akurat ona poleciała po wodzie całej. Dobra, ja idę na śniadanie, nie będę patrzył mu w tyłek, zresztą znam go kiedyś z takiego rejsu. Co? A może kiedyś on ci opowie. Ja teraz idę zjeść, bo czuję ten gulasz już całym sobą. Niam, 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 niam. Tam wszystko w porządku, namastko? Będzie płynięte? Płynięte, płynięte. No, takich ludzi trzeba mieć, wychować, z tak to można pracować na rzece, aż do grobowej, jak to mówią, deski. Co się dzieje z tym urzędnikiem, który nas próbował zatrzymać? Możliwe, że pędzi. Wiesz co, pewno w głowie grzmoci ci cały czas, ale jego nie widać, bo na tym wschodnim brzegu jest mnóstwo zarośli. Drzewo, krzewy, ten brzeg jest w ogóle wyższy. On znalazł takie zejście, taką plażyczkę, żeby się przypatrzeć. Ale po tym, jak wysłał wam sygnalizację, to wyruszył w drogę powrotną na północ. To ja wyruszam, bo rozumiem, że wciąż jeszcze kac mnie męczy i generalnie jestem nie do życia. Więc wpadam jako wilk morski albo rzeczny na genialny pomysł i wchodzę na bocianie gniazdu na górę. I tam się próbuję zadekować. Dobrze. Dobra. A rzućmy sobie. Co ty na to? Ja bym chciał, żebyś ty rzucił, czy ty będziesz chciał to zrobić, bo żeby wspiąć się na bocianie gniazdo, musisz wejść szybko na tak jakby tą poprzeczną belkę pierwszą i stamtąd wejść do góry, ale wtedy spoglądasz do góry. I spojrzenie wzdłuż masztu w górę błękitnego nieba, na bujającej się krypie, co prawda jesteś wilkiem morskim, ale no wczoraj zgładziłeś system, w związku z czym chcę, żebyś rzucił na siłę woli. I to jest plus 20, to jest taki przeciętny ten test. Mam nadzieję, że dobrze myślę. Ale na cool, nie? Na cool. Na taki skill cool. To jest skill? Opanowanie. Tak, opanowanie. Opanowanie z siłą, dokładnie o to mi chodziło. Więc opanowanie z siłą woli, nawet dodać 20 masz, bo to jest taka przeciętna wartość. No to rzuciłem nawet, po prostu rzuciłem 2. Fantastycznie, to wspiąłeś się bardzo szybko. Wspinając się szybko, czujesz się znacznie lepiej. To jest lepsze niż pozostałe. Zresztą wczoraj dyrygowałeś całą akcją wspinania się na dach tej gospody.
nie? Bo to był nie twój pomysł, tylko chyba Martyna Hala, ale to ty wszystkich klarowałeś, jak się mają wspiąć. No, było warto, bo tam było pięknie. Po tych stołach. A, no tak. Ci krasnoludzi, krasnoludowie też byli z wami, a jeden z nich chciał wejść kominem w dół. Kurwa, czy on wszedł? Nie, on nie chciał, myśmy go wrzucili. Wrzuciliście krasnoluda? Tak było. On... Święty był Mikołaj. Wynikiem. Więc dla niego nie był to kłopot. No dobra. Ale mógł wyjść. Co? Ty doszedłszy na Bodzianie Gniazdo, widzisz co jakiś czas znad krzaków taką pojawiającą się sylwetkę jeźdźca. Te krzaki są, wiesz, jakieś takie w miarę równe. Co jakiś czas jest jakiś, nie wiem, widocznie górka na drodze, albo krzaki są ścięte i co jakiś czas się pokazuje. Za każdym razem, kiedy widzisz go, to on jest profilem, bo jedzie na koniu, ale patrzy głową w waszą stronę. Tak jakby, mimo tego, nawet jak są zarośla, to on mniej więcej próbuje się wypatrzeć, gdzie to jest. A to co? Jest, no. To jest on? To jest ten urzędnik? Tak, to jest strażnik dróg. Jakby umundurowanie rozpoznajesz, więc to jest taka straż dróg, która kursuje wzdłuż kanału pomiędzy Grunburgiem a Altdorfem. No i oni pilnują, żeby nie dochodziło do no, oczywiście niecnych spraw. Drogi Manfredzie i drogi Gilbercie, czy wy macie jeszcze jakiś plan do zrobienia? Ja od kiedy się dowiedziałem, że ta kobieta jest prawdziwa, to patrzę na Gilberta, wyrywam się z takiego dłuższego zamyślenia po tym, jak Bogdan poszedł. Gilbercie, pozwolisz, że ja się zdrzemnę. I doradzam ci to samo, jeśli oczywiście masz taką chęć. Ja jeszcze się zapytam o jedną rzecz, bo miałeś trochę racji, Manfred, bo spójrz, pokazuje rękojeść. No to jest już krew, nie buraki. Nawet próbowałem. To jest razem. Krew. To jest krew. Do tego to ja już nie pamiętam. Zapytam Bogdana, on pamięta chyba coś. On nie pił tego... A czy on to pił, te zielone? To w tym momencie masz przebłysk, jak on mówi, pokażę wam sztuczkę. I bierze tę butelkę, przechyla ją razem z głową i nie przełykając wlewa zawartość do środka. Tak potrafi ustawić grydykę, że nie musi robić tego takiego przełykającego ruchu. Jest to dosyć straszne, bo tak jakby ktoś wylewał do wiadra napój. Więc on pił to zielone. On nie pił tego, on to połykał. Znaczy, wlewał. No, to przecież jak połykał, czy tam wlewał, to dużo mniej szkodliwe, bo to... Nie jak... pijesz. No, w sensie to przecież najwięcej do głowy idzie przez gardło. Ja to widziałem kiedyś w takim podręczniku anatomii. Ma to sens. Ja idę spać, przyjacielu. Chciałbym zaproponować mały przeskok w czasie, chyba że jest teraz jeszcze pilna akcja do wykonania. Na przykład. Nie. W sensie przeskok typu każdy ktoś w pewnym momencie sobie zasnął, przysnął, no ciało wzywa. Ale nie wcale takim późnym popołudniem wybudził was może głód. No tak kat czasami taki jest, że wszystko jest zmęczone, ale spać się niespecjalnie da. Tym bardziej, że tu i tam jakiś dźwięk morski, jakiś hałas, mewy popiskujące. I na tym takim głównym pokładzie, z przodu przy dziobie, za wami mostek kapitański na podwyższeniu. Jesteście wy we trzech, jest Frida, jest dwójka gości, czyli Gota i Mizari, i jest Bogdan, który patrzy, a wy razem z nim, jak gołąb pocztowy. Stabilizuje lot i powolutku opuszcza się na wyciągniętą rękę Bogdana. To jest gołąb, który, jak widzieliście, przyleciał z południa, czyli stamtąd, skąd wy wypłynęliście. I no, ci z was, którzy pływają po rzece, to wiedzą, że co jakiś czas gołębie pocztowe są wysyłane na rzece, żeby odszukać
No, z listem. I rzeczywiście ten gołąb w takim skórzanym czepku, na tym malutkim czepku jest emblemat miasta Grunburg. On w łapce, do łapki przywiązany ma mały list. No i Bogdan wyjmuje jedną ręką, ale jemu nie idzie, bo jest jeszcze też skacowany, więc on przekazuje, trzymając gołębie na ręku, Fridzie ten list. Frida go odwiązuje, ale ona nie umie czytać, więc daję tobie, Manfred. Czytam na głos od razu. Płynie do was straż Grunburga. Na pokładzie jest niebezpieczny sprawca. Nie przyspieszać, czekać, na pokład wpuścić. O kurwa, mówi Bogdan. I patrzy na wszystkich podejrzliwie. Jaki sprawca? Jest tam coś jeszcze, Manfred? Jaki sprawca? Oglądam z każdej strony. Nie, no to są wszystkie słowa. Pieczęć chodzi. Nic tam nie ma, kapitanie. Jest taka malutka pieczęć, taka miniaturka pieczęci. Więc trudno stwierdzić, czy jest oryginalna. Wygląda nieco podobnie jak emblemat na czepku gołębia. Ja patrzę podejrzliwie na tego małego. Egzotycznego. No, on patrzy podejrzliwie na ciebie. Powoli jego wzrok spływa, schodzi w dół. Na koszulę i na mankietę. Ekstraordynaryjnie, mówi wyższa, czarnoskóra kobieta, a gołąb robi... A na brzegu wschodnim, widocznie kolejną plażę jakąś znalazł owy strażnik, bo znów macha do was czerwoną kroniewką. I na tym proponuję zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeśli pozwolicie. Dobra. Dobrze. Dobrze.